W takim razie dzień dobry Wam, Ewo, Ewelinko, Michale. Dzień dobry na sesji Waszego synka, Artura. Dzień dobry. I zamieniamy się w słuch. Ewo, opowiadajcie. Nasz syn jest, ma 12 lat, ma na imię Artur. Ma diagnozę zespołu Tourette'a, czyli ma liczne tiki wokalne i ruchowe, które utrudniają mu funkcjonowanie. Oprócz tego jest bardzo nerwowy, ma ADHD też zdiagnozowane. Ogólnie Nadpobudliwy. jest bardzo nadpobudliwy, no jego układ nerwowy no tak źle funkcjonuje, ma problemy w szkole, nie chce chodzić do Koncentracja. szkoły, problemy z koncentracją, gryza paznokcie, jakieś tam dłubanie w nosie. Częste zmiany nastrojów, nie? Częste zmiany nastrojów, jest bardzo wybuchowy. No ma też lęki, bo boi się spać sam. No, sam zostałeś w domu nawet w tym Czy sam momencie, zostać nie? w domu? Tak jakby też nie odczuwa jakiegoś ani moim zdaniem pragnienia, głodu, potrafi nie jeść Czasami tak jakby długo. dwie osobowości, nie? W nim były, nie? Tak, jakby były właśnie tak, tak jak mąż mówi, dwie osobowości. Co więcej? No może, że do dziecka, nie? Tak, Rodzaj. od urodzenia, tak, właściwie od urodzenia był bardzo płaczliwy, i ciężko go było uspokoić. I też były problemy z jedzeniem, ze Snem. snem. No nie wiem, lekarze to twierdzili, że to kolki, ale w sumie to się utrzymywało dosyć długa ta jego płaczliwość. Później było bardziej to ADHD. A w wieku 5 lat no właśnie te Duże tiki. pogorszenie. Czyli te tiki pojawiły się od 5. roku życia. Tak, później zanikły i w wieku 8 lat znowu się pojawiły już z takim nasileniem, że syn musi brać leki, które tak średnio mu pomagają. Bywały, A czy bywają momenty, że były problemy w ogóle z funkcjonowaniem nawet takim podstawowym w domu, nie? tak. Trudności z jedzeniem. Wszystko mu Tutaj. leciało z rąk, puszczał przedmioty, Tak, jeszcze, szklanki. tak. Jeszcze w sumie nie tak dawno, no niechcąco, bo to przez tik rzucił na przykład telefonem w monitor i komputera, i monitor jest do wyrzucenia, albo też sobie połamał zęba. Także ma dosyć mocne te tiki. Przez to też wydaje mi się, nie chce chodzić do szkoły, nie ma No kolegów. przeszkadza mu to, nie? W sumie jest teraz w 6. klasie, a no, UKE tak mi się wydaje, no, zakończył na 3., bo na początku 3. klasy te tiki tak się nasiliły, że nie był w stanie chodzić do Czy to szkoły. jest ten, nie, 3. klasa to już jest mniej więcej 10-11 lat, tak? A nie, teraz jest w 6. Przepraszam, bo A ja nie teraz mam jest w dzieci, więc 6. nie, czasami Tak. nie. Tak, więc w 3. klasie praktycznie nie chodził, w 4. miał nauczanie indywidualne przez semestr, a później zaczęły się lekcje zdalne, więc dopiero teraz drugi dzień właściwie jest w szkole. I jak to znosi ten drugi dzień? Wczoraj przyszedł taki zadowolony A, nawet. okej. Ale jeden lepszy dzień, Taki miejmy miał nadzieję. właśnie lepszy dzień, ale no dzisiaj nie chciał iść. No poszedł i tak zerkam cały czas, czy ktoś mi dzwoni ze szkoły. To jest trudno mu usiedzieć. Ze względu na tiki, ze względu na to, że ma duże zaległości, ze względu na tą Koncentracja. koncentrację No, do pewnie końca, jest. jasne. Jasne, to jest dla mnie zrozumiałe. Także A dużo mamy problemów. powiedzcie mi, jak pomyślicie o tym, kiedy miał te 5 i 8 lat, czy coś się zmieniało w waszym życiu? Czy były jakieś zmiany wtedy? Coś Pojawił się się działo? drugie dziecko. Kiedy miał 5 lat, tak? Tak, po parę miesięcy, no właśnie te tiki pojawiły się takie ostrzejsze, bo tak w sumie pierwszy taki tik to miał 3 lata, ale to nawet w sumie nie wiedziałam, że to jest tik, bo tak może było tak za 3 razy dziennie, że dotykał ziemi, kucał, ale takie mocniejsze jak właśnie parę miesięcy po
pojawieniu się drugiego dziecka. To jest też synek, chłopiec? Tak, chłopiec. Okej. I drugi chłopiec też ma takie przypadłości Nie. jak ADHD? Nie, nie. Nie, Okay. nie. Zupełnie inny Jest charakter. zupełnie inny. No też przeprowadziliśmy się też gdzieś w tamtym okresie Więc do była i przeprowadzka, swojego i domu. dobra. A w wieku 8 lat, jego 8 lat, coś się działo u was? Jakieś zmiany? Nie, w wieku 8 lat raczej nie. 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 Dobra. Ewo, coś jeszcze? Pomyśl, czy coś jeszcze, czy wszystko powiedziałaś? Czy coś jeszcze? To, że ja myślę, że tyle. To takie, no dużo jest tych problemów, ale to są takie podstawowe, główne, tak? Ten układ nerwowy jego jest taki zaburzony. Wrażliwy. Wrażliwy, jest bardzo wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy. I teraz, jak myślisz, po kim ma tę wrażliwość? Kto był tak wrażliwy w rodzinie? Kto przychodzi ci do głowy tak spontanicznie? Mąż? Bo tacie może mieć taką wrażliwość. Okej. A wiesz co, a jakbyśmy zrobiły takie ćwiczenie, jakbyś mogła na chwilkę zamknąć oczy. I tak spontanicznie mi odpowiadać. Kiedy wracasz do momentu, kiedy dowiadujesz się, że jesteś z nim w ciąży, jaka emocja wraca? Co pierwsze było, kiedy się dowiedziałeś, że jesteś Strach. W ciąży? Radość? Strach. Strach się pojawił. Okej, strach. I czego się bałaś wtedy? Odtwórz ten strach. Czego się bałaś? Jak sobie może poradzę z tym? Że wszystko się zmieni. Aha. Artur był ups baby? W sensie nie Nie. planowaliście? Nie. Nie. No się planowaliśmy i później się cieszyłam, ale na początku pierwsze takie to był strach akurat. Strach, dobrze, więc pierwszy pojawił się strach. I teraz chcę, żebyś sobie zobaczyła ten pierwszy trymestr. Jak on u ciebie przebiegał? Co się działo w twoim życiu? Jakie były twoje emocje, odczucia? Tak jakbyś sobie patrzyła z góry na ten okres czasu. To jak go określasz, pierwszy trymestr twojej ciąży? Co się działo? Nie przechodziłam. No, dużo pracowałam. Były jakieś stresy w pracy? Jakieś nieprzyjemności? Może stresy nie, ale nadgodziny. Nadgodziny. I jaką to w tobie wywoływało emocje, te nadgodziny, to, że siedzisz? To znaczy, no, raczej nie denerwowałam się z tego powodu, myślę. Bo to był początek pracy i tak uważałam, że to normalne. Ale no na pewno byłam zmęczona, bo to. Zmęczenie, dobra. Więc pierwszy trymestr mamy jakieś zmęczenie zawodowe. Drugi trymestr, tak jakbyś sobie zobaczyła z góry. Cały ten okres. I tak pozwól, żeby przychodziły różne obrazy, żeby się przypominały różne rzeczy. Czy coś się wydarzyło? W drugim trymestrze raczej też tak spokojnie, ale miałam taką sytuację, że poszłam do krawcowej i ona otworzyła mi drzwi i wyskoczył na mnie ich pies i mnie przywrócił. I wtedy się przestraszyłam, to taka sytuacja właśnie. I pobądź trochę w tym momencie, kiedy się przewróciłaś i pojawił się strach. O co się zaczęłaś martwić? Że co się stanie? Czego się przestraszyłaś? Że co się stanie? Nie wiem, że mnie ugryzie, że może coś się stać z dzieckiem. Że co się mogłoby stać dzieckiem, z dzieckiem? Poczuj tamtą sytuację, tak jakbyś do niej wróciła. Poczuj to wszystko, co tam się wydarzyło. Co tam wychodzi? Co to za strach? Co to za historia? Może coś chcesz powiedzieć, tak naturalnie chcesz z ciebie wyjść. To wypowiedz to na głos. Nie wiem, właśnie jakoś taką mam
Trudno mi jest określić. Dobrze, przestraszyłaś się, bo wyskoczył na Właśnie, ciebie pies i przestraszyłam się, upadłaś. tak, i upadłam. I jakoś tak mam właśnie, że tak nie pamiętam dokładnie tego momentu. Ile zajęło ci czasu takie otrząśnięcie się z tej sytuacji? Pierwsze, co ci przychodzi na myśl? No Jak właśnie długo się? Szybko. szybko uważam, no, że nic się nie stało. Wtedy w ogóle jakoś tak nie myślałam, że cośkolwiek może się w ogóle złego stać. Przestraszyłam się, że może coś się stać z dzieckiem, ale szybko wstałam i okej, Dobrze. i czułam się dobrze. To zobaczmy trzeci trymestr, ostatni. Też jakbyś patrzyła z góry na cały ten okres czasu i pozwól, żeby wracały różne sceny. Co się tam działo w tym ostatnim trymestrze ciąży? Też byłam raczej zrelaksowana, starałam się dobrze odżywiać, dużo ruchu, ale pod koniec miałam wysokie ciśnienie i byłam w szpitalu tydzień przed porodem. I co ci podniosło ciśnienie? Swobodnie, pozwól, żeby odpowiedź przyszła. Co podniosło ci ciśnienie? Co się pojawia? Nie wiem, może strach przed porodem? Strach Nie przed porodem. miałam pojęcia. Dobrze, to co pierwsze przychodzi spontanicznie? Tu nie ma jakichś złych odpowiedzi. I tydzień byłaś w szpitalu. Okej, denerwowałaś się wtedy? Tak, już chciałam, żeby być w domu, żeby już było po wszystkim. Dobra, to teraz pójdziemy sobie do momentu porodu. Powiedz, jakie emocje wracają pierwsze, kiedy wspominam o tym. Moment porodu. Jaka jest emocja pierwsza? Z czym ci się kojarzy poród Arturka? No też ze strachem. Strach. Ogólnie to miałam, poród był przez cesarskie cięcie, ponieważ nie mogli mi wywołać porodu, a ciśnienie mi cały czas rosło w górę, więc musieli to przyspieszyć. No też się bałam, jak to się skończy, jak to będzie. Jednak to operacja, a przygotowywałam się na naturalny poród. Dali ci Arturka, bo ja nie wiem, czy po cesarskim się daje mamie. To dopiero po przebudzeniu, Po po przebudzeniu. Więc jak myślisz, jak on się czuł, kiedy go wyciągnięto z ciebie? Poczuj, a ty byłaś uśpiona. No myślę, że też się bał. Wydaje mi się, że za wcześnie został wyciągnięty z mojego brzucha. I pewnie się bał i nie wiedział, co się dzieje i dlaczego tak szybko, kiedy nie był jeszcze gotowy na to wszystko. I ten moment, kiedy dostajesz go? To już byłam szczęśliwa. Dobra. A teraz jeden roczek od urodzenia do pierwszego roku. Powiedz, czy coś się działo? Oj, to były ciężkie chwile. O, właśnie. I powiedz coś, co takiego było ciężkiego. No, nieprzespane noce, ciągły no, płacz jego, a największy stres miałam, kiedy mieliśmy go karmić, załóżmy, bo nie chciał nic zjeść i naprawdę potrafił całymi dniami nic nie zjeść. I ja odczuwałam straszny lęk przed każdym jego posiłkiem. Czy zje, czy nie zje, co zje, ile zje. Dobra. Także to była taka ciągła właśnie, ten rok to taka ciągła walka z tym Dobra, okej, możesz widzeniem. otworzyć oczy. Zapytaj Michała, czy chciałby coś powiedzieć z Mógłby okresu coś ciąży, jak on. z okresu ciąży.
tam to wiesz, jakoś w domu byliśmy. Ja nie słyszę, musisz mi powtarzać, wiesz, Ewo. To może ja ci dam Dobrze, sobie. Dobrze. Momentem poprosić o to. Michale, to ciebie też zapytam. Ja cię nie O, widzę, to wiesz, dobrze, nie super. jesteś w kadrze, ale będę cię O, słyszeć. jestem obok tutaj. Nie wiem, czy mnie słychać? Słychać, słychać. Jakbyś ty zechciał opowiedzieć, jak ty doświadczyłeś tego okresu ciąży? Czy jest coś, co wraca, jakieś stresujące momenty? Myślę, że tak wraca nie, ale tyle co sobie przypominam, No. to ten po już, jak już żona wróciła z Arturem do domu, no to był taki ciężki czas, nie? To jest raz, że wtedy mieliśmy, tak, może wtedy mama, my mieszkaliśmy z rodzicami, myślę, że to też był jakiś duży nacisk na nią tutaj, nie? Bo wszystkie tam podpowiedzi, różne kontrole, ona to czuła na pewno, nie? Od mamy. Ja też nie zawsze byłem w domu, bo też A miałem mama taką. to twoja mama, czy mama Ewy? Mama Ewy. Mama Ewy, okej. Ja myślę, że to też jakiś tam nacisk na nią był podwójny, nie tyle dziecko, co jeszcze od mamy, nie? Ponieważ on płakał ciągle, więc Tak, dała tak. złota radę. Tak, tak. On był bardzo płaczliwy, potrzebował, tak powiem, dużo, dużo być przy mamie, przy cycku, nawet mógł godzinami tak leżeć, słuchać Jasne. i wtedy była duża Jakie były ingerencja. porady babci na to, co babcia rekomendowała? Co babcia rekomendowała? Jakie, tak, porady. Żeby go nosić, żeby go tulić, czy żeby go odkładać, niech płacze. Co tam babcia mówiła? Ja nie Bujać słyszę. nosić. Aha, Bujać dobrze. nosić, Okej, nie? okej. Ja i mieszamy cały czas. Tak, także on tego mu nie brakowało na Dobra, pewno. okej, to ważne. To dobrze, ważne to jest. Okej. No dobra, tak chciałam tylko zapytać, co tam się po prostu No. działo w trakcie tego okresu. To możecie już wypiąć Przypomniałem sobie. słuchawki. Możemy wyjąć. Aha. To już możecie wypiąć, żeby słuchać sesji. Dobra? Słyszycie już na komputerze? Świetnie. To teraz tylko poproszę, żebyście wyłączyli ten mikrofonik, tą okrągłą białą ikonkę. O, właśnie, super. Dobra, to wy przeżywajcie sobie sesję, a my pracujemy. Ewelinko, gotowa? Gotowa. Dobrze. Jeśli twoje ciało leży sobie wygodnie, to jak zawsze zaczynasz od głębokich, spokojnych oddechów. Powietrze, które wchodzi, wypełnia całe twoje ciało od wewnątrz, od czubka głowy po koniuszki palców u rąk i stóp. I czujesz błogość wewnątrz, bo to powietrze działa jak balsam. Relaksuje cię, rozluźnia. I kiedy cię tak rozluźnia, wnętrze twojego ciała oddaje temu powietrzu wszystkie napięcia, myśli, troski. I wszystko z ciebie wychodzi razem z wydechami. Z każdym wydechem czujesz, jak robisz się przyjemnie pusta. Tak przyjemnie pusta, że nie czujesz już ciężaru swojego ciała. I dryfujesz sobie na swojej kanapie. I cały wymiar fizyczny oddala się, znika. Jesteś tylko w sobie, pogrążona w tej błogości. I teraz powolutku policz od 5 do 1 i będziesz się zapadać jeszcze głębiej w ten błogostan.
Teraz Ewelinko, policzył od 1 do 3 i na 3 znajdziesz się przed Ewą, mamą Artura. Na 3. Raz, 2, 3. Jesteś z Ewą? Tak. Rozpoznaj ją i pozwól, żeby ona rozpoznała nas. Tak. Mhm. Wie, dlaczego przyszłyśmy najpierw do niej? Tak. Jest gotowa zabrać nas do Artura. Ona jest gotowa zabrać w miejsce, gdzie myśli, gdzie jest Artur, a nie jest pewna, czy tam jest. Więc może zamknąć swoje energetyczne oczy i kiedy policzę od 1 do 3, znajdziemy się tam, gdzie jest jej fizyczny synek, Artur, na planie subtelnym. Na 3. Raz, 2, 3. Jesteśmy przed brylą lodu i tam jest Arturek. I tam w środku Artur, tak? W tej bryle. Tak. Ta bryla bryła w niczym wam nie przeszkadza. To jest coś, w co wierzy on i co współkreuje, ale dla was ta bryła nie istnieje. Możecie spokojnie go dotknąć, spojrzeć mu w oczy i rozpoznać. To jest Arturek. Tak, to jest Artur, ale w nim są takie jakby takie długie istoty. Ale to on, prawda? Ewa go rozpoznaje. Ewa mówi, że nie jest pewna, czy to jest on. Chce, żeby go dotknęła, zamknęła oczy. Ona się oczy. Bardzo boi tych istot. Aha, więc niech zamknie oczy. Te istoty nic jej nie zrobią, bo nie są z nią w ogóle połączone. Zamyka oczy i dotyka tak. go. To jest on? Tak. Tak. Chcę, żeby mu przekazała informację, kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy u niego, w jego kreacji. Tak, przekazałam mu, ale... tylko że Artur czuje jej strach i mówi, mamo, uciekaj. I co chce zrobić Ewa? Nie, nie, nie będzie uciekał. Więc nie ucieka. Chcę, żeby Artur skupił się już tylko na nas. Ewa sobie stoi z boku. Jej zadaniem było nas doprowadzić do niego. To my będziemy pracować. To my jesteśmy do tego przygotowane. Mamy praktykę. Czy jest gotowy popracować z nami nad sobą? Tak, mówi, spróbujmy. Żebyśmy mogły to zrobić, musimy dostać od niego pełnomocnictwo. Pełne pełnomocnictwo do działania. Gotowy, żeby się przed nami otworzyć, pokazać nam wszystko? Tak. W takim razie najpierw mi powiedz, jak go tam widzisz w tej przestrzeni. W tej bryle lodu on jest unieruchomiony, a w nim toczą się takie kręgi w miednicy i z tych kręgów wychodzą takie 3 istoty, które wyglądają jak wilki, tylko że takie podłużne, jak takie dżiny, coś takiego. I on cały czas się to wije w nim, aż do głowy. Jaką pełnią funkcję? Najpierw ta bryła wokół niego, a później te istoty i ten kręg w nim. Czujesz, że dotykam tej bryły, czujesz, że ta bryła spowalnia funkcję rozwoju organizmu. Blokuje percepcję, odczuwania i rozwój zmysłów. Pojawiają mi się tutaj takie zmysły, które są naturalnie w jego ciele fizycznym i subtelnym, które on przyniósł tutaj i które ewidentnie mogłyby wypromieniować przez pory jego skóry fizycznej. To tak jakby jego sensytywność niezwykła, jakaś zmysłowość taka bogata była zamrażana w ten sposób. I od jak dawna jest w tej bryle lodu? Pojawia się, że od 2 żyć. Aha, od 2 wcieleń, jasne. Okej. I jak mu się funkcjonuje? Chcę, żeby zobaczył to poprzednie, bo rozumiem, że to jest drugie. Tak, i tutaj pojawia się 8 lat.
Co to znaczy Dziecko 8 zmarło lat? na serce. Aha, w poprzednim życiu, tak? W wieku 8 lat. Tak, i ta bryła lodu miała tutaj swój udział w takim sensie, że była zmrażana funkcja. I jak wyglądało to poprzednie życie w tej bryle lodu, te 8 lat, które przeżył? Dziecko nie miało kontaktu z otoczeniem w ogóle. Czyli rodzaj autyzmu. Tak. Dobrze. Pojawia się właśnie coś takiego, że dziecko dotyka tej bryły i nie może komunikować. Czyli to jest forma izolowania go. Tak. Okej. To teraz, jaka jest funkcja tych istot w nim? Zespół Tourette'a. Nieskoordynowane myśli. Poplątanie myśli. I dlaczego? Jak również okręgi w biodrach. Eksplorowanie energii. I wytracanie jej. Konflikty społeczne. Jak się czuje teraz Artur? Jaką częstotliwość wyczuwasz od niego? Jaka epatuje? Chęć zamrożenia. Chce się zamrozić? Tak. Zostawisz mnie z Arturem? Tak. Zostaw mnie z nim. Hej, Arturze. Hej. Więc chcesz się zamrozić, tak? To byłoby lepsze. Lepsze od czego? Tego, co się dzieje obecnie. A co się dzieje obecnie? Czuję się jak wulkan, który wybucha w różnych miejscach. I co wybucha? Znajdź takie miejsce, w którym czujesz, że coś wybucha. To nawet nie są moje usta, tylko jeszcze część szyi. Gdzieś w szyi coś wybucha, tak? Tak. Włóż tam energetyczną rękę i powiedz mi, co tam się dzieje za reakcja. Energetycznie wychodzi jedna z tych istot razem z dzięki mojej energii. Ujście wulkanu. Więc to jest ujście twojej energii? Tak. I ten wilk robi dziurę wielką. Czym robi tę dziurę? I tam będzie już sobą samym i moją energią. I twoją energią. Więc tutaj wypływa ci energia. Tak. Ile jeszcze masz takich wulkanów? Raz, dwa, trzy są w głowie jeszcze. Trzy w głowie, więc zobacz. I w brzuchu też jest i w klatce piersiowej. Dobrze, zobacz najpierw te wulkany, dobrze? W głowie. Jeden jest centralnie u góry. Drugi jest w prawym oku i jeszcze jest w okolicach ucha, szyi. Dobrze, włóż rękę do tego centralnie. I powiedz, co tam się dzieje. Jaka tam reakcja zachodzi? Tam też są takie kanały ujścia. I co uchodzi tamtędy? Też moja energia skacze z jednym wilkiem zawsze. Oni sobie tak skaczą tutaj. Okej. Ile masz takich otworów, takich wulkanów? 12. Więc masz 12 ujść swojej energii. Kiedy powstały te otwory? Pierwszy z nich w brzuchu to powstał, kiedy ja się rodziłem. W tym życiu czy w innym? Tak. W tym? To idź do tego momentu i powiedz, co się dzieje, jak powstaje ten pierwszy otwór w tobie, w brzuchu. Ja widzę, jakby ktoś mnie ciągnie za pępowinę, ktoś mnie ciągnie. Zobacz, kto cię ciągnie za pępowinę. Potwór. Znasz go? Rozpoznaj po oczach, po DNA. Nieważne, jaką formę przyjmuje, skup się na oczach i wyczuj DNA. Znasz go? Dinozaur. Znasz tego dinozaura? Skąd go znasz? Stąd, że on mnie po raz pierwszy zamknął w tej bryle lodu. Aha, to on cię zamknął. Okej. Więc zobacz, co teraz robi. Tak jakbyś stał z boku, ciągnie za pępowinę i co robi?
Robi sobie to ujście. Dlatego, że później te wilki, one wyskakują i przekazują mu energię. Poczekaj, robi sobie to wejście. Odczytaj z jego umysłu, po co to robi. Bo on chce stworzyć inny rodzaj dysfunkcji w tym życiu moim. Jaką dysfunkcję chce stworzyć? On już nie chce, żebym był zamknięty w prelotu tylko i wyłącznie. Tylko miotał się pomiędzy wewnętrzną potrzebą zamrożenia a eksplozji wulkanicznej. Między lodem a wrzątkiem. I co mu to daje, takie twoje miotanie się? On sprawdza chyba, ile ja mogę wytrzymać. Bo on jest jakiś zły na mnie. Tylko sprawdza? Nic więcej? Z tego nie czerpie? Tylko sobie weryfikuje coś? Ja jestem jak jakiś zakładnik jego. On mnie więzi i sprawdza, ile ja wytrzymam. I tylko sprawdza? Nic nie czerpie innego? Tak, oczywiście, to przez te wilki. One tu krążą takim okręgiem w brzuchu i wyskakują wulkanicznie. Więc co zyskuje? On zyskuje tu energię moich zmysłów wszystkich. Jak byś nazwał tę energię? Co to jest za energia? To jest bardzo twórcze i wszechmocne. Ja czuję, że jestem tak naprawdę kimś większym niż on. Tylko on mnie tak gnębi. I ile procent tej energii oddajesz? 12 razy dziennie, bo 30 parę procent. Wiesz, że jesteś wcielony? Tak, czuję to. Co wiesz o swoim życiu fizycznym? O swoim ciele? O swoim stanie? O swojej sytuacji? Co wiesz o swoim życiu? Co wiesz o Arturze, o tobie jako Arturze? Nie wszystko wiem. Wiem tylko, że ciągle mnie ktoś strofuje i ciągle mnie ktoś poucza i martwi się o mnie. Ze strony mamy to czuję na pewno. W szkole, no to już mnie strofują. Jak to jest, że tak niewiele wiesz o swoim życiu? Bo niby mam takie ciało jak inni, a jednak to inaczej funkcjonuje. Co inaczej funkcjonuje? Ja nie wiem, co tam jest nie tak. Dlaczego tak mało wiesz o swoim życiu? Poszukaj w sobie, dlaczego tak mało wiesz o tym, kim jesteś na planie fizycznym, o tym, czego doświadczasz. Pewnie dlatego, że jestem w tej bryle lodu. Bo wszyscy mnie diagnozują, ale nie pod tym kątem, że ja jestem wyizolowany. I powiedz tak szczerze, tak wewnętrznie, do czego ci służy ta bryła lodu? Tobie, nie im, nie tym bytom, tylko tobie. Żeby nie dotknęły mnie te diagnozy i opinie. Bo co by się stało, gdybyś usłyszał te diagnozy i opinie? Co by się z tobą stało? Mogłyby się obudzić te moje zmysły. Taka głęboka wrażliwość. I cóż by się wtedy stało, gdyby to się obudziło? Głęboka wrażliwość ma to do siebie, że czułbym mocniej i zacząłbym taką autoanalizę głęboką. I cóż by, w czym ci by to przeszkadzało, ta głęboka analiza? Nie mógłbym chyba być taki królikiem doświadczalnym dla nich wtedy na pewno. Ale ja nie pytam o ich historię, ja pytam o twoją historię. W czym by ci przeszkadzała twoja wrażliwość i twoja autoanaliza?
Pojawia się tylko to, że nie mógłbym tu być. Gdzie? Gdzie nie mógłbyś być? I rozmawiać z wami. I być na ziemi w ogóle. I gdzie masz taki zapis w sobie? W klatce piersiowej. Dobrze. A teraz wyciągaj ten zapis, wyciągasz go. I powiedz, czy nadal uważasz, że gdyby działała twoja wrażliwość, twoja autoanaliza, nie mógłbyś być tutaj? Nie wydaje mi się to. Ja czuję to w tobie też, że masz coś takiego. Co mam? Taką wrażliwość. I nie mogę tu być? Z tą wrażliwością? Nie wiem. Wyciągnąłem to i tak mi wstyd jakoś. Wstyd ci? Za co ci, kochanie, wstyd? Nie wiem. Poszukaj tego wstydu. No, najczęściej jest to program zabezpieczający, żebyś tak szybko się nie pozbył tego pierwszego. Gdzie masz ten wstyd? Troszkę niżej, tam nad żołądkiem. A teraz dotknij sobie tego wstydu i powiedz mi, na ile on jest prawdziwy, na ile on jest tylko twój. Nie wiem. Ja nie słyszę, musisz głośniej mówić. Nie, ja dotykam tego tak, jakby tam ktoś krzyczał, wstydź się, wstydź. I kto krzyczy? Zlokalizuj ten głos. Kto to krzyczy? Wstydź się. Nie wiem, co ty tam w środku. Wstydź się, schowaj się. Zlokalizuj głos, który to mówi. Gdzie jest ten głos? Może w środku, może na zewnątrz, nie wiemy. Poszukaj. Kto to mówi, wstydź się? Nie wiem, ale widzę taki z tego wychodzi, takie rurki wychodzą i tu mi do gardła jest to Karolina rurka. Ale znajdziecie źródło tego głosu. Jestem. Źródło tego głosu. Kto to mówi? Wstydź się. Nie wiem. To tak faluje i to stamtąd wychodzi. Z tego jest zapisane w środku? W tym, co faluje? Tak. A czyj to jest głos? Kogo głos został tam zapisany? Na pewno nie człowieka. Jak nie człowieka, to czyj? Jest jakiś smog. Wstydź się, schowaj się. Zapytaj go, zawołaj go przed siebie, już. Masz go przed sobą? Wiem, że go masz przed sobą. Tak, mam, ale teraz te metalowe rurki bolą strasznie. Nie, ból tam nie istnieje, kochanie. Nie wchodź w żadną grę. Tam nie ma bólu, tam nie masz on ciała jest węża. Fizycznego. On jest węża. To mu nie pozwól na to, już nie zwęża. Niczego nie robi, nie może cię tam udusić. Nawet nie oddychasz tam, więc jak może cię udusić na planie subtelnym? Misiu, to wszystko są gry. Nie wchodź w te gry. Nic nie może ci już zrobić. Powiedz mu, wiem o tobie. Wiem o tobie wszystko. I odczytaj z jego umysłu, dlaczego wgrał ci to wstydź się. Żebym czuł się mniejszy, poddany jemu. Wspaniale. Już to wiesz. I co, chcesz to trzymać w sobie, to nagranie, które cię umniejsza? Nie, wyciągnij to. Podaj mu to. Na złotej tacy mu to oddaj. Co poczułeś? Przypomina, czuję się, co ci się przypomina? Dokończył jakąś scenę z nim. Co ci się przypomniało? Złożenie broni. Co to znaczy? Złożenie broni? Ja złożyłem broni. I on wtedy poddałem się. Miałem bronić jakiś istot na jakiejś planecie. I uznałem jego, nie wiem, zwierzchnictwo. I on wtedy zaczął mówić mi te rzeczy i wkładać mi te rzeczy. Rozumiem. Powiedz mi, kim były te istoty, które rzekomo broniłaś? To były takie
To były istoty na planecie. Takie dwupłciowe, ale bardziej jakby niewinne. A ty Kobiece. kim jesteś? A ja byłam jednym z wojowników. Tej samej rasy? Tak. Taki bardziej też dwupłciowy, ale męski. I on nas wszystkich pojmał, wojowników. I nakazał właśnie wstydzić się. Dobrze, a teraz sobie I zobacz tę schować. planetę z góry, z perspektywy. I powiedz, kto ich ściągnął tam? Kto był No portalem? pierwsze co się pojawiło, to ten smok właśnie. Nie. Kto Mamy zrobił pierwszy drzwi dla wyjście. smoka? Te istoty. Kto wśród tych istot zrobił? Ty? Ja nie. Więc kto? Kto im otworzył drzwi do waszego świata? To one otworzyły. One to One znaczy chciały kto? Ja nie współpracować. rozumiem. Kim Te są one? istoty. A ty nie należysz do nich? My byliśmy jakby wojownikami, męską częścią tej populacji, a oni chcieli współpracować. Ale kim są oni? Chodzi o te dwupłciowe istoty bardziej niż bardziej kobiece. I, chcieli ściągnąć ich, współpracować z nimi. I co My robisz? zaczęliśmy bronić ich jako słabszych. I co ty tam robisz na tej planecie? Jak tam trafiłeś? My byliśmy pierwsi na tej planecie, żyliśmy sobie po prostu. Później oni zaczęli te damskie, te żeńskie istoty zaczęły się tam zradzać i tworzyć taką wielką populację takich niewinnych istot, z którymi się trzeba opiekować. Tworzyli taką otoczkę, że są I skąd się wzięły słabsi. te bardziej żeńskie? Z naszej potrzeby opiekowania się tą planetą i wszystkimi I słabszymi. kto odpowiedział na waszą potrzebę? Ten smog. Więc kto im otworzył drzwi? No smog. Kto im otworzył? Właśnie. Właśnie. No we mnie jest cały czas ta potrzeba opieki nad wszystkimi. A teraz zobacz, skąd ją nabyłeś? W którym momencie się pojawiła ta potrzeba opieki? Byliśmy takimi silnymi istotami na tej planecie i czuliśmy taką moc wojowników w sobie. I Ale z czuliśmy, że czym? możemy już Mówisz mi wszystkie. o wojownika, z czym walczyłeś? No właśnie nie mieliśmy z kim walczyć. No to dlaczego nazywasz Wszystko się było wojownikiem? bardzo stabilne, ale mieliśmy taką chęć w sobie. Skąd Chęć masz w tę sobie. chęć? Zobacz, skąd jej ją nabyłeś? Skąd ja ją nabyłem? No. Żyłem na takiej planecie, gdzie można było się opiekować słabszymi kobietami, bronić swojej ziemi, a tam na tej planecie nie było tego. Chciałam, żeby ta planeta została zasiedlona przez zwierzątka, przez kobiety, żeby stworzyć taką jakby hierarchię, że my jesteśmy mocniejsi, silniejsi. Czy I będziemy miałeś bronić wszystkich. pod tym potrzebą opiekowania się innymi, było zaniżone poczucie wartości? Chciałam coś znaczyć. I to otworzyło Chronić, im drzwi? bronić. Myślę, że tak. Dlaczego miałeś zaniżone poczucie wartości? Gdzie z kolei tego się nauczyłeś? Bo każde wcielenie się na każdej planecie jest satysfakcjonujące tylko wtedy, kiedy działamy, prawda, w jakimś kierunku. A tam nie było tego. Po prostu byliśmy tacy niespełnieni. Zobacz, co powodowało. Zobacz z góry, że życie na tamtej planecie wywoływało poczucie niespełnienia w was. Nie
Nie wiem, widzę tylko siebie, jakbym tak tam żył, ale tak jakbym miał opuścić tą planetę, takie z niedokończonym życiem, takim niespełnieniem, takie coś widzę. Kto to tak zapisał, taki scenariusz niespełnienia? To jest chyba w moim sercu, że każde wcielenie na każdej planecie ma być takim spełnieniem, Świetnie, zadowoleniem. to teraz włóż rękę do swojego serca i wyciągnij ten zapis. O, ja mam tam dużo zapisów z różnych Ten planet. wyciągnij, właśnie ten, o niespełnieniu. I powiedz mi, kto to zapisał? Ty? Nie, chyba nie ja. Więc zawołaj właściciela tego zapisu. Już. Kto to jest? Stoi smok. Ten sam? Ten sam. Od jak dawna cię tak wciela? Tysiące wcieleń różnych. Aż w końcu zapisał, że trafię na planetę, na której ciężko się będzie spełnić. I się spełniło to wszystko. Jak myślisz, dlaczego w 2021 roku jesteś na Ziemi? W ciele młodego chłopca, który ma zespół Tourette'a, który ma problemy z koncentracją, ADHD. Żebym czuł wieczne niespełnienie. Ale niespełnienie czułeś już tam. A nie miałeś tylko, zespołu Tourette'a. Tylko, że tam jeszcze widziałem jakiś kierunek działania, a tutaj już nie widzę. Więc co się zmienia? Okoliczności, gęstość planety. Coraz trudniejsze planety. Jak myślisz, dlaczego coraz trudniej? Coraz trudniej jest ci być sobą. Żeby zdusić mnie? W jakim celu? Nie wiem, on jest taki wściekły na mnie. Jakbym był jego zagrożeniem. Nie wiem, po co chodzi. Czego się boi? Dlaczego chce cię zniszczyć? Mojego spełnienia się boi. Mojego jestestwa, mojej siły. Ciągle mi... dzień i noc mówi mi, że jestem nikim. Jasne. Nie wiem, o co chodzi. Ja mu coś złego zrobiłam. Zostaw to. Nie, zostaw to. Nie wchodź w tę grę. Nie wchodź w tę grę. Chcę, żebyś zobaczył jedną rzecz. Zobacz swoje spełnienie. Siebie jako spełnioną istotę. Widzisz siebie? Nie pamiętam. Nie to w przyszłości. Gdziekolwiek. Hipotetycznie zobacz. W przyszłości. Hipotetycznie. Jesteś spełniony. Widzisz siebie spełnionego? Tak. Świetnie. A teraz powiedz mi, gdzie on jest. Nie ma. No właśnie. Więc co się boi, że o twoje spełnienie, skoro go nie będzie przy tym? Zapytaj go, dlaczego się boi twojego spełnienia, kiedy go nie będzie wtedy? Nie będzie istniał w twoim spełnieniu. Nie, to wygląda tak, jakbym ja spełniony nie tyle zniszczył, co wchłonął go. Tak jakbym go zjadł, coś takiego. On dlatego się tego boi. Tak odbieram to od niego. Więc zobacz jeszcze raz na tę wizję z siebie spełnionego. Wchłonąłeś coś? Nie, nie czuję go. Nie. Więc przekaż mu to. Wcale ciebie nie chce. Nie będzie cię przy mnie, kiedy będę spełniony. On mówi, czego jak to nie chcesz mówi, jak to nie chcesz walczyć ze mną? Mówi do mnie tak. Chcesz z nim walczyć? Nie, nie chcę. Chyba tu jakaś pułapka jest. To powiedz mu nie. Ja już nie walczę. Wiesz, co mu teraz przekazałeś? Ja już nie gram w twoją grę. Na czym polegała ta walka? Na czym polegała ta gra?
kto jest silniejszy, kto jest ważniejszy, kto ma prawo zarządzać jakimiś istotami. W takim kontekście, że ja się nimi opiekowałem, a tak naprawdę chciałem mieć władzę nad nimi, tak? Bo zaniżałeś sobie cały czas tą walką, poczucie wartości. Muszę być silniejszy, muszę wygrywać. Zobacz sobie w tej swojej wizji spełnionej istoty, czy jest w ogóle ktokolwiek, z kim chcesz walczyć, ktokolwiek, z kim masz się porównywać, od kogo masz być potężniejszy. Nie, nie ma też nie. istot, które potrzebują jakiejś opieki. A teraz sprawdź, po co ta cała gra? Po co ta cała gra w to, żeby być wojownikiem, żeby udowadniać swoją wielkość? Odczytaj z jego umysłu. Po co ta gra? Bo na samej górze hierarchii jest on. On się plasuje. Później są wojownice. I są istoty, o które trzeba wojować. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta gra w walkę sprawiała, że zawsze był wyżej. Rangę wyżej. Tak jest. A kiedy przestałeś walczyć, spadł do jakiego poziomu? Zagubionej istoty? Jest taki szary, jakiś się zrobił. Jak myślisz, dlaczego taki się zrobił? Bo teraz on nie ma celu? Jasne. Na drogi swojej? Żerował na tobie, bo nie ma pomysłu na siebie. I zabierał ci twój pomysł na siebie. Od jak dawna jesteś marionetką? Od jak dawna nie idziesz swoją drogą? Od jak dawna nie tworzysz swojej egzystencji, nie kreujesz? Tysiąc wcieleń. W kosmosie, na różnych planetach. Czego cię nauczyło? Jakie nawyki wyrobiło w tobie te tysiąc wcieleń? Kim się stałeś? Zobacz, kim się stałeś przez te tysiąc wcieleń. Jest jeden taki nawyk się pojawia, że robię jumping z jednej planety na drugą. I w jakim celu? Co to zmienia w tobie? Że kreuję jakąś, miałem kreować nową drogę, nową rzeczywistość. Pseudo i opuszczać, opuszczać poprzednią planetę. Dlatego też stworzono tą bryłę lodu, żeby mnie odgraniczyć od tej ziemi. Żeby mnie odizolować. Teraz już rozumiesz, w co grałeś? Czego chcesz, Arturze? Czego dla siebie chcesz? Wsłuchaj się w siebie. Zawojować o samego siebie, może uspokoić samego siebie. Być takim ciepłym Arturem, tym, który jest wszystkim i nie ma nikogo wokół siebie. Na planie subtelnym. I co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten stan? Wyjść z tej ścieżki, którą wytyczał smog. Więc chcę, żebyś symbolicznie zrobił krok w prawo bądź w lewo. Zejdź z tej ścieżki. Już. I co teraz poczułeś? Może coś się odpięło z mojego brzucha. Co się odpięło, kochanie, z twojego brzucha? To jest jakieś urządzenie, ewidentnie jakieś takie diody się podpinały. I co zrobiło ci to urządzenie w twoim brzuchu? Czerpało siłę moją. Taki osłabiony zawsze byłem. Osłabienie. Prowokowało wybuchy. Emitowało kręgi, przez które takie istoty, jak takie dżiny, wychodziły i wylatywały przez te takie wulkany. I co się dzieje teraz z tym urządzeniem?
Ona jest w moim brzuchu, ale jest jakby martwe, bez tych kabelków, bez tych Dobrze, diod. bardzo dobrze. Czyli nie emituje żadnych kręgów? Nie, bo ja zeszłam z tej drogi. Bardzo dobrze, brawo. Czyli nie działa. I jak się czujesz? Ty, jak się czujesz, kiedy to nie działa? Czuję swoje ciało energetyczne. To jest bardzo interesujące i A fascynujące. wcześniej nie czułeś. Nie, bo ciągle latały te A teraz wilki powiedz z mi, czy ktoś dziewczyny. jest w tobie? Zamknij swoje energetyczne oczy i poczuj, czy jest ktoś w tobie. Nie czuję, to one zostały na tej drodze, te wilki. Natomiast jest jakaś taka, nie wiem, takie odblaski takie widzę Co jeszcze to w są tej te energii. odblaski? Dotknij tego i powiedz mi, co to jest. Sądzę, że to są kanały. Kanały takie. Z czego są zrobione te kanały? Dotknij ich. Nie wiem, to jest przenikalne, a jednak jest jakiś odblask w tym. Jakiś blask w tym jest. Dotknij tego blasku i powiedz mi, co to jest ten blask. Moje doświadczenia? I dlaczego twoje doświadczenia są scentrowane i wywołują taki blask? Zobacz, dlaczego tak się dzieje. Żeby zachować we mnie chęć wojowania i wcielania się ciągłego. I kto to zrobił? Kto pozbierał twoje doświadczenia i nadał im taką formę, żeby cię Ten pobudzały smok. do wojowania? Ten smok. To czytaj, co mu to dawało. Siłę wybuchów, waleczność. Powiedz mi, jak te skumulowane doświadczenia, które powodowały chęć wojowania, wpływały na twoje obecne ciało, 12-letniego chłopca? To ciało jest, wygląda jakby było porażone prądem, eksploatowane z energii. I ponieważ ja jestem bardzo wrażliwy, to ciało też jest bardzo wrażliwe i ono to wyczuwa i można to zobaczyć po prostu. Czym jest to, co nazwałeś porażenie prądem twojego ciała fizycznego? Co porażało twoje ciało fizyczne? Te wilki, one krążą okręgiem w mojej miednicy, zbierając energię, a później takim wybuchem wulkanicznym wylatują. Podrażniają cały kanał, ten energetyczny, który mam. I jeszcze więcej jest we mnie takiej gotowości, takiego gniewu, agresji i wylatują wtedy. I dlaczego twoi rodzice uważają, że tak jakbyś miał dwie osobowości? Bo ja mam osobowość agresywną, osobowość wilka, takiej eksplozji. Czyli to I byli oni, osobowość te dziecka. wilki? Tak. Co się teraz dzieje z tym całym systemem? Teraz, kiedy sobie uświadomiłeś, jak to działało, co robiło twojemu ciału fizycznemu, co robiło tobie? Te kanały ze wspomnień przeradzają się w taki smutek. To jest mój smutek. Smutek tej manipulacji tysięcy wcieleń. Jasne. Wiesz, To o jest czym bardzo opowiada przykre ten sobie coś smutek? takiego uświadomić. Nie, uświadomić sobie nie jest przykre. Uświadomić sobie to jest już zwycięstwo. Smutek nie jest z tego momentu. Nie z momentu uświadomienia sobie. Ten smutek to jest te tysiąc wcieleń, kiedy nie byłeś sobą. I podświadomie było ci z tego powodu bardzo przykro. Jak długo jeszcze zamierzasz nosić w sobie ten smutek? Może czas zastąpić go radością zestawania się sobą, zwracania do siebie. Tak, chciałabym odwrócić ten czas.
Po co? Po co? To tak jakbyś żałował czegoś. Bo bardzo żałuję. Czego żałujesz? Tych tysięcy lat. Tysięcy wcieleń. A czym jest dla ciebie te tysiąc lat, tysiąc wcieleń? Zostałem oszukany. Mhm. I już się nie dajesz oszukiwać. Każdemu się zdarza. Spojrzysz na ziemię, to większość tutaj jest oszukanych. 99,99999%. Jak długo chcesz żyć? Funkcjonować z tym poczuciem bycia oszukanym? Co na tym stworzysz, na tym poczuciu? Kolejną chęć walki. Mhm. Rozumiesz już? Do czego to służy? Tak. A co dla ciebie jako duszy, co to jest te tysiąc wcieleń? Jakbyś to przeliczył na czas ziemski, ile to jest te tysiąc wcieleń dla ciebie? Na czas ziemski to jest milion lat. Nie zrozumiałeś mi. Na ile to dla ciebie znaczy dla duszy te tysiąc wcieleń, tak jak dla czas w ciągu życia człowieka? Jedna minuta może. I co, i żal ci tej jednej minuty? No nie. Mhm. Jak jedna minuta. I co teraz czujesz? Odpuszczenie, odpuszczam sobie. Nareszcie, kochanie. O to właśnie chodzi. O odpuszczenie. Każdemu może się zdarzyć to, co zdarzyło się tobie. Ważne jest, co z tym zrobisz, kiedy już sobie uświadomisz. Mhm. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się i powiedz mi, jak widzisz teraz Artura. On ściąga z siebie. Co ściąga? Jakieś takie energetyczne zapisy. Tego jest bardzo, bardzo dużo. One mają formę takich złotych, nie wiem, jakby sreberek. Jasne, jasne. Powiedz Arturowi, żeby za bardzo nie tracił czasu. Wystarczy, że poświęcił tę minutę. W momencie, kiedy sobie odpuścił wszystkie zapisy i programy z tych tysiąca lat, tysiąca wcieleń, odpadają. Już się w tym nie babramy, to już nie ma znaczenia. Już sobie odpuścił. Mhm. Mhm. Chcę, żebyś poczuła, czy jest już w zgodzie ze swoją przeszłością, czy już nie ma poczucia niesprawiedliwości, oszukania. Czy przeszłość ma już posprzątaną sam ze sobą? Tak, czuję, że tak. Wspaniale. Dlatego, że to, na czym potrzebujemy się skupić, to jest tu i teraz. I jego obecne ciało, i jego obecne życie, i jego obecne problemy w jego życiu fizycznym. Przeszłość jest posprzątana. To jest ta minuta, którą sobie podarował. Ok. Odchodzi w niepamięć. To teraz, kiedy tam jest posprzątane do tyłu, chcę, żeby skupił się na teraźniejszości, chcę, żeby poczuł swoje ciało, wszystkie jego problemy, dolegliwości. I co wykrywa w sobie? Pierwsze, co się pojawia, to problemy jelitowe. Mhm. Co ma w jelitach? Pojawia mi się, że jest nieprawidłowa flora bakteryjna, co powoduje jakieś rozdrażnienie również. Mhm. Nerwowość powoduje też problemy z wypróżnianiem. I dziecko nie czuje się takie stabilne, jakby uziemione. Tak to widzę.
Dobrze, dlaczego nie chce jeść? Dlaczego ma problemy? Bo boi się, że będzie znowu problem z wypróżnieniem. I się wstydzi znowu tego. I ten wstyd jest na bazie tego, co już dotknęliśmy również. Dlaczego nie jadł po urodzeniu? Mocno zamrożone dziecko się pojawia, że się urodziło. Jakby ciągnął za sobą to poprzednie wcielenie autystyczne. I dopiero dotyk i zapach ciała mamy dopiero zaczynały stabilizować jego ciało fizyczne tutaj w tym ciele. Tak jakby dziecko otwiera się i stabilizuje, ale bardzo, bardzo pomału. Czyli jeżeli mówi się, że przez pół dnia mama powinna przytulać i nosić, to on powinien cały dzień. Tak to wygląda. Jeżeli Dlaczego? pojawia się, że powinno się masować i głaskać po główce przez jakiś tam czas, to dwa razy więcej się powinno. I co powodowało to dwa razy więcej u niego niż norma? Dotyk matki. Nie, co wewnętrznie? Zostaw wszystkie zewnętrzne czynniki. Co wewnętrznie u niego powodowało? Zakotwiczenie w poprzednim życiu, zamrożenie. Bardzo dobrze. To teraz niech sprawdzi, czy jeszcze coś ciągnie stamtąd, z przeszłości. Znaczy, tutaj teraz, gdzie jesteśmy, teraz. Nie ma już tego lodu. Świetnie. Okej. Okay. O to właśnie chodzi. Dobrze. To teraz niech zobaczy przyczynę ezoteryczną tego zespołu Tourette'a, tych tików. Te kręgi i wulkaniczne węże. Wilki, przepraszam. W formie takich dżinów. Okej. Okay. I z tym przyszedł do tego życia. Tak. Tylko, że to się nie uaktywniało od początku. Bo na samym początku życia Arturka była ta bryła lodu i kotwiczenie. A gdzie był między wcieleniami? Przed swoim wcieleniem jako Artur? Cały czas ta bryła się pojawia i takie spektrum jakby nad ziemią i automatycznie jest wcielany. Automatycznie, czyli ktoś to zaprogramował. Tak. Dlaczego ta mama, dlaczego ten tata, dlaczego ta rodzina? Mama jest pogrążona w lęku. I mam despotyczną swoją mamę z kolei. Dlaczego ta rodzina? Dlaczego w tej rodzinie miał się urodzić Artur? Jest jakiś związek między nimi, ja widzę. Jaki? Między ojcem a Arturem. Jaki związek? Zupełnie jakby ojciec był jednym z tych wojowników. Takie coś mi się pojawiło. Czyli znają się z przeszłości. Tak. I dlaczego? Obiecali sobie kiedyś, że kiedyś się spotkają. I dlaczego to właśnie Michał został wytypowany na tatę? Bo obiecali sobie, że się poznają. Że się odnajdą, przepraszam. Wzmocnienie symptomu waleczności i ciągłego odradzania się. Tata miał przypominać o tym, że jest wojownikiem. Tak. Jak teraz Artur reaguje, kiedy to wszystko wie, kiedy sobie to uświadomił? Czy to, że znają się z tatą z jakichś poprzednich doświadczeń, coś w nim uruchamia? Wiesz co, ja w nim widzę taką głębokie zrozumienie i akceptację, które tutaj jakby jest w klatce piersiowej. Więc dlatego pytam, czy tata jeszcze coś w nim uruchamia? Nie, fakt, że znają się z zupełnie innej przestrzeni. Więc tata przestał być podświadomie triggerem. A właściwie nie tyle tata, co wspólne doświadczenie przeszłości. Okej. ADHD. Wzmożone zmysły na
takie ponadnaturalne. To jest dziecko z ponadnaturalnymi zmysłami po prostu. On się taki urodził. On słyszy więcej. Ale to Dotyka go więcej. Nie tłumaczy nadaktywności. Skąd to ADHD? Nadaktywność pojawia się, kiedy mamy zbyt wiele bodźców. A to jest dziecko, które... Dużo odbiera. Tak, dokładnie. Mhm. Więc zapytaj Artura, czego potrzebuje, żeby sobie unormować to odczuwanie, zharmonizować się z planem fizycznym, z tym wymiarem materialnym na Ziemi. Żeby dobrze tu żyć po prostu. On mówi, że on potrzebuje tylko i wyłącznie zaakceptować siebie z tymi zmysłami, które ma i czuć swoją siłę. I tylko to uczucie i tylko to doświadczenie wystarczy, aby ciało fizyczne zaczęło się stabilizować. Więc przestał się bać swojej wrażliwości, tak. swoich zmysłów. Przestał z nimi tak. walczyć. Tak. I kiedy przestał walczyć z tymi zmysłami, z tą wielozmysłowością, co się w nim dzieje? Jest wielka miłość w nim. I ta miłość jest przesyłana do ciała fizycznego. I co się dzieje w związku z tym? Promienieje bardzo mocno. Teraz widzę, jakby przytulał siebie fizycznego. Dobrze. Jest dużo takiego zrozumienia i akceptacji cały czas. Świetnie. Takiego pogodzenia się z tymi wszystkimi wcieleniami, z tym wcieleniem i takiego odpuszczenia. Tak, chodzi o to, żeby już nie walczyć. Bo ta walka powodowała wewnętrzną agresję, opór. Tak naprawdę walczył nie z tym smokiem, tylko tak był zaprogramowany, żeby walczyć z tym wszystkim, co jest w nim najpiękniejsze, najcenniejsze, najpotężniejsze. Walczył ze sobą cały czas. W ogóle on teraz mówi, że on teraz widzi, że takich dzieci jak on jest dużo i istot jest dużo, dużo więcej. I że to jest zupełnie normalne i trzeba zaakceptować takie ponadzmysłowe dzieci o in. I to są dzieci, które wymagają innej formy edukacji i nasza edukacja nie jest przystosowana do tego. On mówi, że da sobie tyle miłości i tyle spokoju i tyle czułości, że otoczenie to zrozumie. Dobrze. Rzeczywiście. Tak. Dzieci, które rodzą się teraz, rodzą się w bardzo przebodźcowanym świecie. Nasz świat nie miał tyle bodźców. Myśmy wisieli na trzepakach. Dlatego z poziomu subtelnego chcę, żeby się wyciszył. Żeby nauczył się selekcjonować te bodźce. Tak, tak, nie, nie, nie. To jedyna metoda na to szaleństwo. Nauczyć się je wybierać. Zrobi to i zrobi to jakby w swojej głowie i w swoich dłoniach również. Bardzo dobrze. Okej. Okej. Teraz nie jest wystawiony tak na to przebodźcowanie? Nie. Nie. Okej. Dlaczego boi się być sam, sam zostać w domu? Bo on czuł, że bodźce mogą go jeszcze bardziej dotykać i te istoty atakować jeszcze mocniej od środka. Bał się tak naprawdę tych istot i obecności tych istot. On się czuje bardzo bezpiecznie Dobrze. Przy swoich rodzicach.
Dobrze, to teraz chcę, To żebyś też jest sprawdził jedną symptom rzecz. takiego dziecka. Skoro był cały czas na planie subtelnym zasiedlony, co nie powinno mieć miejsca w takiej zdrowej duchowości, w zdrowym ciele subtelnym powinien być sam ze sobą. Do czego służyło mu to przebodźcowanie na planie fizycznym? Do oddzielenia się od samego siebie. Do odwrócenia uwagi od tego, żeby się nie bać tam. To teraz chcę, żeby sobie zobaczył te wszystkie byty. Wszystkie. Wszystkie, które tam przy nim pracowały. Które były w nim, które z niego czerpały i tak dalej. I chcę, żeby sam siebie zapytał, czy się ich boi. Nie. Nie. Więc czy musi jeszcze rozpraszać czymś swoje ciało, żeby odwrócić uwagę od tego strachu, którego już nie ma? Nie. Nie. Już nie musi tego robić. Na planie subtelnym strach nie istnieje, bo nie ma żadnego przeciwnika, bo nie ma śmierci, nikt nie może go skrzywdzić, nie da się go skrzywdzić, zabić. Tak jak na planie fizycznym. Strach przynależy do naszej biologiki, bo chroni nas przed uszczerbkiem lub śmiercią wręcz. Strach przynależy tylko i wyłącznie do wymiaru fizycznego. Jak teraz widzisz Artura? Jest zachwycony samym sobą. Dobrze, świetnie. A dlaczego płakał tyle od urodzenia? Chcę, żebyśmy wrócili tam, po jego narodzinach. Ja widzę, że była próba uaktywnienia od tych wilków. I on się bał tego bardzo. Czuł się bezpiecznie zakotwiczony w swoim poprzednim życiu, w tej brele lodu i nie chciał dodatkowych jakby dysfunkcji, tak? I dlatego płakał. Okej. Czy jest coś jeszcze, co chciałby zobaczyć? Coś jeszcze, czego potrzebuje, żeby zrozumieć swój obecny stan? Tak, on wraca do życia płodowego, do momentu zapłodnienia. Co tam widzi? Widzi bryłę lodu cały czas. I ja widzę, i widzimy oboje, że tak naprawdę matka czuła tą bryłę lodu i dlatego to odczuwała strach, bo czuła, że coś jest nie tak. I on chciałby rozświetlić i ocieplić to miejsce. Dobrze, to zróbmy tak. Wróćmy do teraźniejszości. Chcę, żeby doświadczył mocy swojej sprawczości. Co chce teraz zrobić z tą bryłą lodu, z tym izolatorem? Rozpuścić swoim ciepłem i akceptacją wewnętrzną. Wspaniale. No to już. Jest decyzja. Już. Świetnie, więc zrobił to. I teraz, kiedy rozpuścił tę bryłę lodu, teraz chcę, żeby wrócił do życia płodowego. I jak to widzi teraz? Że jest ciepłym zarodkiem. Nie ma bryły lodu? Nie ma. Zrozumiał teraz, że nie ma sensu opłakiwać tych 1000 wcieleń wstecz, bo nieważne, w którym momencie coś zmienia wtedy całą linię czasową. Tak. Zrozumiał to? Tak. Dlatego nie ma sensu opłakiwać przeszłości. Kiedy dokona zmiany dzisiaj, zmieni też i przeszłość, i przyszłość. I jak widzi teraz swoją mamę? Nadal się tak boi? Nie, już nie. A co jest się dużo radości i akceptacji widzę. I z jego strony, i z mamy. Chcę, żeby zobaczył, albo wy zobaczcie w ogóle, wszyscy,
Co się stało, kiedy ten pies naskoczył na Ewę w drugim trymestrze? To był ewidentnie. Widzę, jak jeden z tych wilków, czy to reptil jest w ogóle, wyskakuje z tego psa. I to była pierwsza próba uaktywnienia tej spirali wulkanicznych wilków. Ale ja widzę, że one spokojem wewnętrznym, zostały dezaktywowane. Spacyfikowane, jasne. Więc jak Tak. teraz widzi tę scenę? W ogóle ten pies nie skacze. Okej. Tylko jest od razu spokój. Okej. Jest taka ręka wyciągnięta i pies się uspokaja. Dobrze. To jeszcze jeden moment, o którym opowiadała Ewa, jak trafiła do szpitala niedługo przed porodem i też się bała. Co się wtedy działo z Arturem? Artur zatapia się jeszcze bardziej i kotwiczy w poprzednim życiu, i ta bryła jest jeszcze większa. A teraz niech zobaczy swój poród. To był poród przez cesarskie cięcie i ktoś go wyjął z brzucha mamy. Na pewno gdzieś go odłożono, zanim mama się wybudziła. Nie był od razu z nią. Jak to widzi? Jak widzi swoje przyjście na świat? On się czuje bardzo obco. Jakby, nie wiem, cały czas widzi tą pępowinę. Tak jakby ktoś nie odcinał pępowiny, tylko ktoś ciągnął za tą pępowinę. Ten byt, widzieliśmy I już to. to powoduje, że Arturek się czuje bardzo źle, tak jakby ktoś go chciał obrać z tej bryły lodu. Takie coś w ogóle widzę. Już sam się obrał. Chcę, żeby zobaczył te dwie sceny po tym, co zrobił już dla siebie. On jest bardzo ciepły i to jego ciepło wewnętrzne powoduje, że każdy, ktokolwiek się zbliża, traktuje go bardzo delikatnie. Powoduje takie uczucie, on ma takie uczucie, jakby osoby, które go dotykają, były bardzo czułe, jakby były matkami i Dobrze, nie czuje się bardzo źle. dobrze. Czy ma zaufanie do życia i do ludzi wokół Tak, siebie? tak. Ma je, dlatego że to epatuje z niego. Tak. Tak naprawdę to on siebie odbiera do życia poprzez te osoby. Nadal czuje się obco? Nie. Nie. Więc wróćmy do teraźniejszości. Co jest jeszcze w nim, co wymaga uzdrowienia? Wewnętrznego uzdrowienia. Wskazuje tutaj na miejsce między oczami i mówi, że sposób postrzegania, że nie jest pewny, czy w naszym wymiarze fizycznym jest aż potrzebny taki sposób postrzegania ponadzmysłowego, że w rzeczywistości to może go odklejać od rzeczywistości, od społeczeństwa. I znowu stabilizuje to, tak jak wtedy w głowie i w rękach, żeby tych bodźców aż tyle nie odbierać, Co jeszcze? żeby nie widzieć świata tak wielowymiarowo. Co jeszcze czuję? Co jeszcze chciałby w sobie uzdrowić, zharmonizować? Brzuch jelita znowu się pojawiają. Niech poszuka na planie subtelnym, co tam ma, co tam nosi, co desharmonizuje jego system Takie trawienny. maleńkie kuleczki. Niech wyciągnie jedną na próbę i zobaczy, co to jest. To wygląda, jakby ziarenka były z różnych planet powsadzane. I do czego Tak. to służyło, te ziarenka? Do zaburzenia trawienia i osłabienia ciała fizycznego na Ziemi.
Gotowy, żeby wyciągnąć te ziarna? Tak. Niech wyciąga. Już. Wyciągnął? Tak. I jak się poczuł, kiedy to wyciągnął z siebie? Wolny. Pod brzuszo. Dobrze. Czy jest coś jeszcze? Jeszcze jakieś implanty? Jeszcze nie. Jakieś złogi emocjonalne? Jakieś miejsca, blokady? Nie, nie jakieś ma. Zakotwiczenie w przeszłości? Nie. Nie. Czysty? Tak. Żadnych kanałów? Wulkanów, czy jak to tam nazywał? Nie, nie. Żadnych istot? Nie. Żadnych istot. Mhm. Jest chęć walki z kimkolwiek lub czymkolwiek? Nie. Nie. A jest gotowy zmienić całą swoją linię czasową, odpinając się od tego bytu i jego popleczników? Czy jest gotowy znowu zacząć tworzyć swoje ścieżki? Kreować, a nie być tylko marionetką albo pionkiem, którego się przestawia z miejsca na miejsce. Tak. To czas zacząć tę kreację. Zacząć od anulowania wszelkich paktów, kontraktów i podpięć.